Cześć! W tym filmie zobaczymy, co jest w środku urządzenia rozruchowego, zwanego popularnie car starterem czy jump starterem. Zapraszam do oglądania. Aby można było uruchomić silnik samochodu, nie wystarczy sam powerbank, potrzebne są jeszcze krokodylki ze specjalną końcówką, w której coś się znajduje. My sprawdzimy co. Po przyłączeniu końcówki do na przykład tej baterii 9V możemy zmierzyć na jej końcach napięcie. Napięcie ponad 16V to jest napięcie z powerbanku, a to mniejsze napięcie, około 10V, to jest napięcie na tej baterii. Po zdjęciu obudowy widzimy przewód czarny, ujemny, który jest bezpośrednio podłączony do zacisku oraz przewód czerwony, który jest przerwany na tej płytce. Po drugiej stronie płytki znajduje się wyświetlacz, elementy elektroniczne oraz stycznik. Stycznik na napięcie 14V i o prądzie 70A. Za pomocą tej przystawki realizowany jest pomiar na zaciskach akumulatora, a stycznik to jest na pewno po to, aby można było włączyć powerbank, gdy napięcie na akumulatorze osiągnie odpowiednią wartość. Sprawdźmy, co znajduje się w tym pudełku. Otwierać trzeba ostrożnie, aby przypadkiem nie doprowadzić do zwarcia przewodów prądowych, a tym samym na przykład do pożaru czy nawet do wybuchu tych ogniw. Porozpinam złącza, aby można było zajrzeć głębiej. Jak widać, elektroniki jest sporo. W pokrywie znajduje się też cewka do ładowania indukcyjnego telefonów czy innych urządzeń tego typu.
po drugiej stronie płytki wyświetlacz stanu naładowania baterii oraz przycisk funkcyjny. W podstawie znajduje się kolejna płytka oraz bateria akumulatorów. Wszystko jest dobrze przymocowane, przyklejone, tak aby nie ruszało się w środku. Na płytce znajduje się pewnie rozdział wszelakich napięć do różnych złączy i odpowiednie przetwornice. Do powierzchni baterii przymocowany jest termistor, który kontroluje temperaturę baterii. Aby wyłuskać z obudowy pakiet baterii, trzeba się trochę natrudzić. Są bardzo dobrze zamocowane, przyklejone do obudowy. Jak widać, ten cały pakiet składa się z czterech ogniw. Zarówno połączenia, jak i bateria są bardzo dobrze zaizolowane, zabezpieczone. Spróbujemy dostać się do środka. Chciałbym sprawdzić, jaki to jest typ ogniwa, jakie są jego parametry. Na razie jeszcze nic nie widać, oprócz tego, że cztery ogniwa połączone są szeregowo i dodatkowo wyprowadzone są też przewody, które pewnie służą do ładowania
i sprawdzenia parametrów ogniw. Napięcie całego pakietu to ponad 16 V, a pojedynczego ogniwa ponad 4 V. I tak po kolei 4 dodać 4 to 8, 8 dodać 4 to 12, 12 dodać 4 to 16, czyli razem ponad 16 V. Bateria składa się z ogniw litowo-jonowych o dużym prądzie rozładowania sięgającym 140 A. A ponieważ te ogniwa połączone są szeregowo, to prąd wyjściowy tej baterii też wynosi 140 A. Napięcia tych czterech ogniw połączonych szeregowo się sumują, ale prąd pozostaje taki, jaki jest pojedynczego ogniwa. To, że można uzyskać duże natężenie prądu z tej baterii, mogliście zobaczyć na moich poprzednich filmach. A tu jeszcze jeden przykład. Przewód przyłożony do jednego ogniwa, jego izolacja topi się natychmiast. Po oznaczeniach na ogniwie, które za chwilę pokażę, odnalazłem producenta tych ogniw. Zapytacie pewnie teraz, a co z pojemnością tak połączonych ogniw, połączonych szeregowo? Otóż takie połączenie nie powoduje zmiany pojemności wyrażonej w amperogodzinach. Efekt zwiększenia pojemności uzyskujemy poprzez podniesienie napięcia. Czyli połączenie szeregowe, w tym przypadku 4 ogniwa, mamy razy 4 zwiększoną pojemność, ale wyrażoną w watogodzinach. Czyli pojemność akumulatorów połączonych szeregowo, wyrażona w watogodzinach, jest taka sama jak akumulatorów połączonych równolegle, ale też wyrażona w watogodzinach. Pojemność akumulatora to iloczyn prądu i czasu, ale parametr ten nie oznacza wcale ilości energii, jaką akumulator może przechować. Mamy przecież różne napięcia akumulatorów. 6, 12, 24, 60 i nawet większe. Dlatego, aby prawidłowo określić i dokładniej pojemność akumulatora, lepiej używać jednostki watogodzina. Dlatego też uważam, że podawanie przez producentów pojemności tego typu urządzeń w miliamperogodzinach, prześciganie się, który powerbank ma więcej tych miliamperogodzin, jest nieuczciwe i mija się z prawdą. Gdyby parametry podane były w watogodzinach, mielibyśmy jasność sytuacji. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!